nic z głębokiego niebytu. Co za komuś? To znaczy, ja tylko sobie tak chodzę, bo czekam na Marcela, on się spóźnia. Trochę za głośny jesteś, ale skoro mnie przebudziłeś, to musisz coś zobaczyć. Chodź ze mną, coś ci pokażę. Nie uciekniesz. Nadal jesteś w roku 1648. Jesteś świadkiem zakończenia najdłuższej wojny, która na 30 lat pogrążyła Europę w morzu krwi, strachu i cierpienia. Na pewno zakończenia? A tak właściwie to gdzie my jesteś? Ja może. Nie poznajesz? Lepiej słuchaj i nie przeszkadzaj. Zaraz usłyszysz niezwykle ważne wieści. Nazwany Westfalskim, na mocy właśnie tego traktatu pokojowego, niektóre śląskie księstwa, legnickie, wołowskie, brzeskie, ciębickie i oleśnickie oraz miasto Wrocław otrzymały wolność religijną. Nie dotyczyła ona jednak ewangelickich mieszkańców księstwa świdnicko-jaworskiego oraz łokowskiego. Jednak w układzie pokojowym ustalono, że w stolicach tych księstw zostaną wybudowane kościoły. Po jednym w każdym mieście. Miały one powstać na koszt ewangelików i poza murami miast. Rząd cesarski zgodził się na to ustępstwo bardzo niechętnie i zaczął umyślnie zwlekać z realizacją tych postanowień. Wprowadzono także ograniczenia w budowie kościołów i plebanii. Nie zezwalano na wznoszenie wież kościelnych, szkół ewangelickich czy umieszczania dzwonów. Jako materiałów budowlanych można było użyć jedynie drewna, piasku, gliny czy słomy. Jednak szczególnym utrudnieniem miało być zarządzenie, że okres budowy nie może przekroczyć jednego roku. A, o to chodziło. Jest rok 1655. Zaraz spotkają się architekt, członek rady parafialnej, budowniczy kościoła i Kampel. A ten z spiczastą bródką i w kapeluszu to kto? Albert von Zeisz, wybitny architekt wojskowy. Wybudował już kościół pokoju w Bogowie. Dziś przybył do Jawora, aby przystąpić do budowy naszego. Jest wszechstronnie niewykształcony, nie tylko w naukach ścisłych, ale i humanistycznych. Pisze wiersze, kolekcjonuje obrazy. Uwielbia muzykę. O, to tak jak ja. A słucha rapu? Nie.
Na pewno nie rabu, ale na pewno on te wie. A ten drugi? To Kluge, członek rady parafialnej. A ten, co się spóźnia, to niejaki Gamper. Witajcie, wasz mościowie! Witaj, mistrzu Gamperze! Powiedziano mi, że to pan będzie nas zadawał pracę przy znoszeniu świątyni. Tak, tak. To nasz najzdolniejszy mistrz ciesięski Gamper z Jawora. Poprowadzi budowę. Wasza wielmożność, to będzie zaszczyt z panem pracować. Zaprowadźcie mnie, wasz mościowie, tam, gdzie mamy budowę zrobić. Panie Kluge, taki miejscu świątynia? Jak ono się nazywa? Zwyczajnie. Przed bramą złoto jest. Prędzej obawiałem się, że jego cytacka mościowa nie dotrzyma, nie każe zbudować kościółkę w dole. Więc za to nie wiem, jak bym się starał, gdy zbudował jak największy, to nigdy nie będzie budował na przestrzeni świętego Marcina. Pewnie dlatego, że to miejsce wybrał osobiście sam hrabia Otto von Dost. Starosta naszego księstwa, zresztą zagorzały katolik. Najważniejsze, że mamy pozwolenie na budowę kościoła, które co prawda cesarz wydał 4 lata po zawarciu traktatu westfalskiego. Jednak dopiero kilka dni po ogłoszeniu pozwolenia hrabia Otto Nossius, asyście generała von Montebercure i innych ważnych osobistości, wyznaczał plac budowy. Pamiętam wtedy przed bramą złotoistą zebrał się tłum i powitał radośnie gości. Pułkownik wędę krokami mierzał plac budowy i wyznaczał teren pod budowę kościoła. To gdzie odbywały się nabożeństwa? Jeszcze przez 2 lata chodziliśmy do świętego Marcina słuchać kazań wielebnego Ferenza, nim katolicy nam go nie odebrali. Wtedy w latach 1653-1654 w samych tylko dziedzicznych księstwach w Jaworze i w Świdnicy odebrano parafiom ewangelickim ponad 250 kościołów. Potem musieliśmy w każdą niedzielę wyruszać do kościołów położonych poza terenem naszego księstwa. Najbliżej mieliśmy do kościelca, tylko koło Legnicy, ale i tak trzeba było poruszyć jeszcze w nocy, żeby zdążyć na poranne nabożeństwo. Najgorzej mieli ci, co szli na piechotę. Wtedy wracali i później po południu, albo i później. Och, nie było wyjścia. To nie było łatwo. Nie dosyć, że musieliśmy wstawać o świcie, żeby zdążyć na czas do kościoła. To jeszcze nasz starosta kazał zamykać bramy i łapać tych, co próbowali jechać do kościelca. Ci, którzy zostali schwytani, wędrowali do leoków i musieli płacić wysoką grzywnę. To brutalność pana Nostica oburzyła nawet najjaśniejszego pana, który jemu tych niegodziwych praktyk zakazał. Mimo to i tak próbował nas dręczyć. No, nie zbudujesz tego hrabiego. Czy to ten sam, co nabył rękopis Kopernika i przez kilka lat przechowywał go w swojej bibliotece w Zamku Jaworskim? W rzeczy samej, ten sam. Zaraz będziesz miał niepowtarzalną okazję zobaczyć na własne oczy, jak tak naprawdę budowano Kościół Pokoju, pisany w 2001 roku na Światową Listę UNESCO. Największe i niepowtarzalne, unikatowe dzieło sztuki ciesielskiej, którego nikt wcześniej przed Sewiszem i nikt po nim nie wybudował. Masz się rozumieć? Będę ci. Panowie, to jest dla mnie strzała. Ma długości 84 łokci i 45 szerokości. To bardzo duży będzie. Łokci? To taka jednostka miary, jaką wówczas używano. Wzór taki znajdował się zazwyczaj przy ratuszu. W Jaworze łokieć równał się 56,7 cm. A gdzie będzie wieża? Pan o niej zapomniał, panie Zecz. Przecież wieża jest wybudowana. Na pewno pan pomylił plany. No tak to wygląda jak stodoła. No kościół bez wieży? Wieżę wybudowano dopiero w 1707 roku. Nie pamiętasz edyktu cesarskiego, który zabranił budowy wieży? Tak jak stodoła. To bardzo duża. To największa stodoła w całym cesarstwie. Do tego cała dokonana była z drewna i gliny. Z gliny i z drewna? I przez tyle lat ci nie zawaliło?
ma mieścić podobno 6 tysięcy pana Pędrewora i okolic. Nawet wtedy dla tych wszystkich pędrewlanej kościołów. Dlatego postanowiłem tutaj dodatkowy balkon. A ile panowie zebrali na budowę? 4600 talarów. Nasi bracia z Hamburga, Polski, Kopenhagi, Wrocławia, Magdeburga i Augsburga hojnie nas wsparli. A także Stany Ziemskie, powiatu Wyszyńskiego. A jak z materiałem na budowę? Z tym nie było żadnych problemów. Okoliczna szlachta dała drzewo z Siedmickiego lasu. Wybierzemy te sosny długie jak na marsz. Nawet katolicka rada miejska podarowała 300 pni z lasu miejskiego. Są tam piękne lęby, będą są raz to podwaliny. Wobec tego mistrz Gamperze, przystąpcie mi do pracy. Chcesz, żeby nas oskarżono o fałszowanie miary? Biegnij pod ratusz, przynieś wzorzec i dokładnie. Wiecie, do roboty to powinien. Czyli kontur przybija. Te gwoździe to się przydadzą na później. Teraz zostaw je i chodź. Tylko tyle powiem, tylko taką czołście. Lewo od świętego Marcina powiedział, że budowla ma stanąć w odległości strzała robotnika od burmistrza. Ja też słyszałam od tego kumotra, co na zamku służy, że ludzie pana teraz mówią, że tak. A ten, co terminuje rzec, a do niego, ten, co ma barsz od Nalegnicki, to się założył otwarte gorzałki, że budowę równie zapalała. Nie równie, ja się o to postaram, ale zamiast słuchać plotek jak te dziewki służebne, bierzcie się do roboty, bo dziurkę zobaczycie jak świnia niebo.
miłość Boga Ojca i społeczność Duchu Święty będą z wami. Amen. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Oto nastał dzień, w którym naprawdę wyzwolił nas Pan z ucisku. Oto dzień spełnienia obietnic i naszych marzeń. Mamy swój Kościół. Dzięki składamy Bogu Wszechmogącemu za Jego wierność i po wszystkie dni, aż do skończenia świata, gdy Zbawiciel powróci, powierzamy to miejsce Duchowi Świętemu. Będzie on to nazwany Ewangelicki Kościół Ducha Świętego w Jaworze. Amen. Widzę, że ta historia Cię zainteresowała. Czy coś jeszcze chciałbyś wiedzieć? Całkiem niezła, ale na dziś wystarczy. No to na mnie już czas, mój chłopcze. Gdzie idziesz? Zobaczymy się jeszcze? Wracam tam, skąd przyszedłem. A Ty, mój przyjacielu, lepiej uważaj z tą piłką. Bo tu w Jaworze pełno duchów przeszłości mieszka. A nie każdy jest tak dobrotliwy jak ja. Żyjesz w bardzo starym, nieciekawym mieście pełnym zabytków. A z każdym wiąże się pasjonująca opowieść. Przyjdź czasem, to zawsze Ci jakąś opowiem, ale bez piłki. Wszystko w porządku. Chodź, idziemy na...